Dzisiaj streszczę Wam kolejną książkę Roberta Kiyosakiego pod tytułem Increasing Your Financial IQ – Getting Richer by Getting Smarter, czyli zwiększenie swojego finansowego IQ, wzbogacenie się poprzez stawanie się mądrzejszym. Według Kiyosakiego 5 podstawowych finansowych IQ. Jeśli chcecie zostać bogaci, a przede wszystkim pozostać bogaci, musicie mieć wszystkie 5 z nich. Jeśli boli Was ząb, to znaczy, że macie jakieś problemy stomatologiczne. Żeby rozwiązać ten problem i pozbyć się bólu, spotykacie się z dentystą. W ten sam sposób, jeśli nie zarabiacie wystarczająco dużo pieniędzy, macie problemy finansowe. Jeśli zaczniecie rozwiązywać Wasze problemy finansowe, to pozbędziecie się bólu pochodzącego z braku pieniędzy, tak samo jak pozbyliście się bólu zęba poprzez wizytę u dentysty. Na przykład, powiedzmy, że chcecie poprawić swoją umiejętność sprzedaży, ale jesteście nieśmiali i nienawidzicie odrzucenia. Jest to dość poważny problem, który powstrzymuje wielu ludzi przed zostaniem sprzedawcami. Jeśli weźmiecie udział w kursach lub przeczytacie książki, które pomogą Wam rozwiązać ten problem, staniecie się lepszymi sprzedawcami, dzięki czemu będziecie mogli sprzedawać więcej i więcej, czyli będziecie zarabiać więcej i więcej. A powodem, dzięki któremu zarabiacie więcej, jest rozwiązanie problemu. Wydaje mi się więc, że zgodzicie się ze mną, że rozwiązywanie problemów finansowych spowoduje, że będziecie zarabiać więcej. Można w takim wypadku wywnioskować, że im więcej rozwiążecie problemów, tym wyższe będzie Wasze finansowe IQ. Droga do zarabiania więcej wygląda mniej więcej jak na tym obrazku. Zacznijcie od rozwiązywania małych, osobistych problemów, takich jak brak wiedzy w pewnych dziedzinach bądź brak pewności siebie. Potem powinniście zająć się bardziej skomplikowanymi problemami. Jest to taka gra, za każdym razem, gdy rozwiążecie problem, przechodzicie do kolejnego poziomu, w którym czeka na Was kolejny problem do rozwiązania. Im więcej problemów finansowych rozwiążecie, tym mądrzejsi będziecie i tym więcej będziecie zarabiać. Działa to też w drugą stronę. Im więcej problemów ignorujecie, tym biedniejsi będziecie. Musicie rozwiązać swoje problemy pieniężne najwcześniej jak możecie, bo w przeciwnym wypadku, kiedy będziecie zmuszeni rozwiązać je wszystkie naraz, a do wtedy te problemy staną się o wiele większe i będziecie żałować, że nie zaczęliście, gdy te problemy były jeszcze niewielkie. Usłyszałam kiedyś historię o tym, jak ważne jest wczesne rozwiązywanie problemów. Opowiada ona o rolniku i jego kogucie. Pewnego dnia rolnik mówi do koguta: od teraz nie będziesz piał o poranku. Jeśli choć raz usłyszę, jak piejesz, wyrwę ci wszystkie pióra. Kogut nic nie odpowiada i przestaje piać, tak jak kazał mu rolnik. Po pewnym czasie rolnik wraca i mówi: wiesz co, od teraz będziesz też łazić jak kura, bo inaczej wyrwę ci wszystkie pióra. Ponownie kogut nie odpowiada i zaczyna chodzić jak kura. Zaczyna się kolegować z kurami i z czasem zapomina, że jest kogutem. Mija kolejne kilka miesięcy i znowu przychodzi farmer z kolejnym rozkazem. Jak teraz nie zaczniesz znosić jaj jak kura, to zrobię z ciebie rosół. Lecz w tym momencie kogut zdał sobie sprawę, że to niemożliwe i musiał się postawić rolnikowi. Ale było już za późno, powinien był to zrobić znacznie wcześniej, a teraz jest zmuszony zrobić coś, co jest niemożliwe. Ta historyjka może wydawać się głupia, ale każdego dnia mnóstwo ludzi jest zmuszanych robić rzeczy, z których nie są zbyt dumni, pracować dla firm, których nienawidzą, ale robią to mimo to, ponieważ muszą nakarmić siebie i swoje rodziny. Kiyosaki mówi, że większość ludzi chce mieć więcej pieniędzy, ale nie chce przechodzić przez proces rozwiązywania problemów. Na przykład, żeby zostać lekarzem, najpierw trzeba przejść rygorystyczny proces edukacyjny i szkoleniowy. Wielu marzy, żeby zostać lekarzami, ale ten proces ich przed tym powstrzymuje. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że to sam proces czyni ich bogatymi, a nie pieniądze, które uzyskają. Żeby się wzbogacić, trzeba pogodzić się z faktem, że życie nigdy nie będzie bezproblemowe. Po rozwiązaniu każdego problemu pojawi się nowy. Kluczowym jest zdanie sobie sprawy, że rozwiązywanie każdego z tych problemów krok po kroku prowadzi do bogactwa. A kiedy zaczniecie je rozwiązywać, to przy okazji będziecie też pomagać innym. Prościej mówiąc, istnieją biliony sposobów, żeby zarobić, ponieważ są biliony, jeśli nie nieskończenie wiele problemów, które można rozwiązać. Gdy Kiyosaki był małym chłopcem, jego bogaty ojciec powiedział: problemy z pieniędzmi czynią cię mądrzejszym, jeśli je rozwiążesz. Powiedział też: jeśli rozwiążesz jakiś finansowy problem, twoja finansowa inteligencja urośnie, staniesz się bogatszy.
jeśli nie rozwiążecie swoich problemów finansowych, spowoduje to, że pojawią się nowe, inne problemy i zaczniecie stawiać się biedniejsi i biedniejsi. Bogaty ojciec używa przykładu bólu zęba, żeby zaprezentować, co ma na myśli, przez mówienie, że problemy finansowe prowadzą do kolejnych problemów. Powiedział Kiyosakiemu: posiadanie problemów finansowych to taka sama sytuacja, jak posiadanie bolącego zęba. Jeśli nie zajmiesz się tym bólem zęba, zaczniesz się przez niego źle czuć. Przez to, że czujesz się źle, zacznie ci gorzej iść w pracy, bo łatwo będzie ciebie zdenerwować. Może to też doprowadzić do dalszych problemów zdrowotnych, bo bakteriom łatwo jest się rozprzestrzeniać z naszej jamy ustnej. Pewnego dnia okaże się, że twój ząb będzie ciebie kosztować twoją pracę, bo nie mogłeś jej prawidłowo wykonywać przez ciągły ból. Bez pracy nie będziesz w stanie zapłacić za swoje mieszkanie, jeśli nie uda ci się znaleźć nowego sposobu na zapłacenie czynszu, skończysz na ulicy w złym stanie zdrowotnym, jedząc odpadki. I nadal będzie cię bolał ten ząb, i to pewnie bardziej niż wcześniej. Jest to ekstremalny przykład, ale Kiyosaki mówi, że ta historyjka została w jego głowie. Zdał sobie sprawę w młodym wieku, jak ważne jest rozwiązywanie problemów i jaki potworny może być efekt domino wytworzony przez ignorowanie ich. Wiele osób nie rozwiązuje swoich problemów finansowych, kiedy są małe, kiedy nadal są na etapie bycia małym bólem zęba. Finansowe IQ numer 1 jest mierzone przez ilość pieniędzy, jaką zarabiacie. Finansowe IQ 2 jest natomiast mierzone przez część tych pieniędzy, które zatrzymujecie dla siebie. Na przykład osoba, która zarabia 200 tysięcy złotych rocznie, ma wyższe finansowe IQ 1 od osoby, która zarabia 100 tysięcy złotych rocznie. Jednakże, jeśli pierwsza z tych osób straci 50% swojego przychodu, a druga jedynie 15%, to oznacza, że finansowe IQ 2 drugiej osoby jest wyższe niż pierwszej. Chronienie swoich pieniędzy przed finansowymi drapieżnikami jest ważne. Jak większość z nas wie, świat jest pełen osób i organizacji czekających na okazję, żeby wziąć sobie trochę naszych pieniędzy. Większość tych osób i organizacji jest bardzo mądra i wpływowa. Jeśli są mądrzejsi lub bardziej wpływowi od nas, będą w stanie przywłaszczyć sobie wasze pieniądze. Dlatego właśnie finansowe IQ 2 jest takie ważne. Kiyosaki mówi, że gdy był małym dzieckiem, jego bogaty ojciec nauczył go, jak ważne jest chronienie swojego majątku. Powiedział mu, że rolnik musi bronić swoje plony przed szkodnikami, królikami, ptakami i robactwem. Dla rolnika są one złodziejami. Ta z pozoru powierzchowna lekcja okazała się bardzo ważna. Króliki i ptaki z pozoru są przyjazne, urocze i pieszczotliwe, ale pomimo tego są szkodnikami. Ten przykład doskonale odzwierciedla rzeczywistość, ponieważ największym zagrożeniem dla waszego majątku nie są kryminaliści, bandyci czy jacyś rozbójnicy. Prawdziwym zagrożeniem są rzeczy, które są z pozoru niegroźne, takie jak ptaki czy króliki. Największymi finansowymi drapieżnikami są ludzie, których kochamy, lub firmy i korporacje, które szanujemy i którym ufamy. Są to te same osoby i organizacje, które pozornie są po naszej stronie. Bogaty ojciec Kiyosaki powiedział: powodem, dla którego tyle osób wydaje się nas wspierać, jest to, że z pozycji poziomego wsparcia łatwiej jest dostać się do naszych kieszeni. Jednym z głównych powodów problemów finansowych u ludzi jest zezwolenie na to, że zbyt wiele rąk sięgało ich kieszeni. Wymienia on następujących finansowych drapieżników. Biurokraci. Jak wszyscy dobrze wiemy, podatki są niemal zawsze naszym największym wydatkiem. Zadaniem Urzędu Skarbowego jest zabranie waszych pieniędzy i przekazanie ich rządowemu biurokratowi, który je na coś wyda. Problemem z większością biurokratów jest to, że są świetni w wydawaniu pieniędzy, ale nie są zbyt dobrzy w zarabianiu ich. Może właśnie dlatego zostali biurokratami. Jako że nie potrafią zarabiać pieniędzy, ale uwielbiają je wydawać, biurokraci spędzają tonę czasu szukając nowych, kreatywnych sposobów na zarabianie naszych pieniędzy poprzez podatki. Jak doskonale wiecie, płacimy podatek od naszego przychodu, od naszych inwestycji, domów, samochodów, paliwa, podróży, ubrań, jedzenia, alkoholu, papierosów, biznesów, edukacji itd. Podatek na podatku, podatkiem pogania. Płacimy podatki, o których nie wiemy. Te podatki są nam sprzedawane jako dobre dla społeczeństwa. I niektóre z nich zdecydowanie są. Tylko że problemy społeczeństwa tylko się mnożą, ponieważ biurokraci rzucają w problemy pieniędzmi, zamiast je rozwiązywać.
Zanim się na mnie zdenerwujecie, pozwólcie, że wspomnę tylko, że Kiyosaki absolutnie nie jest przeciwko podatkom. Tak jak powiedział jego bogaty ojciec, podatki to koszta, które musimy płacić, żeby żyć w cywilizowanym społeczeństwie. Podatki opłacają szkoły, opiekę zdrowotną, policję, sądy, infrastrukturę, wojsko, bezpieczeństwo publiczne, straż pożarną i wiele więcej. Frustracja z ich powodu pojawia się stąd, że biurokraci nie są w stanie rozwiązywać swoich problemów, więc po prostu podnoszą podatki. A skoro podatki rosną, to bogaty ojciec doszedł do konkluzji, że zadaniem biurokraty jest wkładanie swoich rąk głębiej i głębiej w nasze kieszenie, legalnie. A naszym zadaniem jest dawanie im jak najmniej, dopóki to pozostanie legalne. Niestety, prawdą jest to, że ci, którzy zarabiają najmniej, płacą największe podatki. Warren Buffett powiedział na pewnym spotkaniu z innymi członkami górnego procenta zarobkowego: 400 z nas, siedzących w tym pokoju, płaci mniej w podatkach niż nasi recepcjoniści, niż nasze sprzątaczki. Jeśli należycie do tego najbogatszego procenta ludzkości, macie obowiązek zaopiekować się pozostałymi 99%. Autor mówi, że jeśli chcecie ochronić się przed podatkami, musicie zrozumieć, jak różne rodzaje przychodów są opodatkowane. Są trzy różne rodzaje przychodu: zarobiony, portfolio i pasywny. Zarobiony przychód pochodzi z waszej codziennej pracy, zazwyczaj w jakiejś firmie. Przychód portfolio pochodzi z waszych inwestycji giełdowych i obligacji. Pasywny przychód pochodzi z posiadania aktywów, które przynoszą wam dochody bez żadnej pracy. Przykładem tego mogą być nieruchomości. Zarobionego przychodu nie da się zbytnio obronić przed podatkami. Z drugiej strony, pozostałe dwa rodzaje można chronić w bardzo dużym stopniu. Jest to jeden z wielu powodów, dlaczego Kiyosaki jest przeciwny przychodowi zarobionemu. Partnerzy. Szalonym wydaje się myślenie o życiu długo i szczęśliwie z kimś, niczym w bajkach. Rzeczy się zmieniają, nie żyjemy w świecie baśni. Dlatego właśnie strategie wyjścia są ważne dla czegokolwiek wartościowego w momencie wchodzenia w związek. Ubieganie się o intercyzę może być dość niezręczne, ale jest to najzwyczajniej w świecie odpowiedzialna finansowa rzecz, którą powinniśmy wszyscy zrobić, zwłaszcza gdy żyjemy w czasach, kiedy połowa małżeństw kończy się rozwodem. Śmierć jest ostatnim wyjściem. Jest to kolejny czas, gdy ukazują się drapieżcy, a raczej hieny. Jeśli jesteście bogaci, brak finansowego IQ może być kosztowny dla waszych ukochanych. Rodzina, przyjaciele, a nawet członkowie rządu mogą się ukazać na waszym pogrzebie, jeśli jesteście wpływowi i bogaci. Wnuki waszego szwagra, których nigdy nie widzieliście na oczy, nagle stają się waszą najbliższą rodziną i zaczynają się ubiegać chociażby małego procenta majątku, który po sobie pozostawiacie. Jeśli macie wysokie finansowe IQ, przekażecie swój majątek waszym bliskim, którzy są w żałobie, żeby oni mogli z niego korzystać, nawet jeśli wy już nie jesteście w stanie. Prawnicy. Ludzie i korporacje uwielbiają się nawzajem pozywać, żeby wyzyskać z siebie jak najwięcej pieniędzy. W 2014 roku Red Bull musiał zapłacić swoim klientom niemal 40 milionów złotych, ponieważ został pozwany przez kogoś na podstawie tego, że napój ten nie dodał mu faktycznych skrzydeł, w kompletnie dosłownym znaczeniu rzeczy. Numer 1. Nie przypisuje swojemu imieniu wartości. To biedny ojciec Kiyosakiego dumnie chwalił się, że posiada dom w swoim imieniu. Ludzie inteligentni finansowo by tak nie robili. Numer 2. Natychmiast wykupcie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pamiętajcie, kiedy potrzebujecie ubezpieczenia, nie jesteście w stanie go zakupić. Nikt nie ubezpieczy płonącego domu. Numer 3. Utrzymujcie wartościowe aktywa w odpowiedzialnych rękach, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to coś, czego ironicznie nie robi dość spora część małych biznesów, więc miejcie to na uwadze. Maklerzy. Makler to tak naprawdę po prostu synonim na słowo sprzedawca. Sprzedają oni akcje, obligacje, nieruchomości, hipoteki i tym podobne. Jednym z problemów współczesnego świata inwestycji jest to, że większość osób bierze porady od takich maklerów, czyli sprzedawców, a nie od bogatych ludzi. Jeśli spotkacie bogatego maklera, zapytajcie go, czy nabył swój majątek ze swoich sprzedaży, czy ze swoich zdolności finansowych. Warren Buffett kiedyś powiedział: Wall Street to jedyne miejsce na świecie, do którego ludzie przyjeżdżają swoim Rolls-Royce'em, żeby brać porady od ludzi, którzy przyjeżdżają tam metrem.
Dam Wam teraz kilka porad, jak znaleźć swojego lepszego maklera. Numer 1. Przede wszystkim zdobądźcie odpowiednio dużo wiedzy na temat czegokolwiek, w co inwestujecie. Posiadanie więcej wiedzy pozwoli Wam odróżnić maklera znającego się na rzeczy od zwyczajnego sprzedawcy. Sprawdźcie, czy Wasz makler jest zainteresowany w budowaniu relacji, czy interesuje go jedynie dokonanie sprzedaży. Na przykład, pracowałam kiedyś z maklerem nieruchomości, który wydawał się zainteresowany w utrzymaniu kontaktu, ale natychmiast po podpisaniu kontraktu zaczął ignorować moje telefony i odesłał mnie do swojego asystenta. Jest on perfekcyjnym przykładem maklera, którego jedynie obchodzi sprzedanie tego, co ma sprzedać i zapomnienie o swoim kliencie. Znam też innego, wyśmienitego maklera, poprzez którego kupuję złoto i srebro. Kiedykolwiek jest on w moim mieście, zaprasza mnie na lunch i rozmawia ze mną o przeróżnych sprawach. Zawsze stara mi się pomóc jakkolwiek może, a ja mogę bez problemu się do niego dodzwonić, jeśli czegoś potrzebuję. Numer 3. Dowiedzcie się, czy inwestują w to, co sprzedają. Czemu mielibyście inwestować w coś, co sprzedają, jeśli sami nie mają wystarczającej pewności w ich produkt, żeby to zrobić? Firmy. Wszystkie firmy mają coś na sprzedaż. Jeśli czegoś nie sprzedają, bankrutują. Często pytam, czy produkt bądź usługi tej firmy mnie wzbogacą, czy czynią mnie biedniejszą. W wielu przypadkach sprzedawany przez nie produkt bądź usługa w żadnym stopniu nie przyczyniają się do wzbogacenia Was, jedynie tej firmy. Jeśli podoba Wam się ten filmik, pokażcie to poprzez polubienie go i zasubskrybowanie mojego kanału. To mi bardzo pomaga. Dzięki! Budżet jest Waszym planem na koordynację Waszych zasobów. Musicie zapamiętać dwa terminy odnoszące się do budżetowania. Deficyt budżetowy i nadwyżka budżetowa. Deficyt budżetowy powstaje, gdy wydajecie więcej niż zarabiacie, a nadwyżka budżetowa to jego odwrotność. Powstaje, gdy zarabiacie więcej niż wydajecie. Każdy chce mieć nadwyżkę budżetową, ale prawda jest taka, że większość ludzi ma deficyt budżetowy. W tym większość rządów dookoła świata. Istnieją dwa sposoby na osiągnięcie nadwyżki budżetowej. Cięcie kosztów i zwiększenie zarobków. Większość ludzi i firm wybiera pierwszą opcję, ale Kiyosaki twierdzi, że skupianie się na zwiększaniu zarobków jest lepszą opcją niż pozbywanie się kosztów. A żeby zwiększyć przychód, najpierw trzeba zwiększyć wydatki, a nie je zmniejszać. Wydaje się to kontrintuicyjne, w jaki sposób zwiększenie wydatków może doprowadzić kogoś z deficytem budżetowym do nadwyżki. Więc, gdy Kiyosaki mówi o zwiększaniu kosztów, mówi o konkretnie dwóch ich rodzajach. Pierwszym typem są wydatki, które później będą generować dodatkowe przychody. Na przykład, jeśli macie sklep, w którym nie sprzedaje się wystarczająco dużo produktów, wydawanie więcej na marketing jest bardziej opłacalne niż cięcie kosztów pochodzących z marketingu. Drugim typem wydatków, który powinniście zwiększyć, to wydatki, które płacicie samym sobie. Pewnie słyszeliście już o koncepcji płacenia sobie przede wszystkim, więc nie będę o nim za dużo mówić. Na ekranie powinien się teraz pojawić link do filmiku, który bardziej zagłębia się w ten temat, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej. Generalny zamysł jest taki, że kiedykolwiek, gdy zarabiacie jakieś pieniądze, powinniście płacić sobie, zanim zapłacicie komukolwiek innemu. Autor mówi, że pieniądze, które płacicie sobie, powinny być uznawane przez Was jako wydatek ważniejszy od wszystkich innych. Nawet jeśli operujecie na deficycie, powinniście zapłacić sobie, żeby użyć tych pieniędzy, żeby tworzyć nowe aktywa. Myślę, że to, co mówię, wydaje się większości z Was logiczne. Ale łatwiej jest coś powiedzieć, niż to zrobić. Pozwólcie więc, że opowiem Wam, jak zrobili to autor i jego żona, Kim. Kiyosaki mówi, niedługo po tym, jak wzięliśmy ślub, mieliśmy więcej wydatków niż zarobków. Żeby rozwiązać ten problem, zatrudniliśmy księgową, Betty. Powiedzieliśmy jej, że ma wziąć 30% naszych zarobków i włożyć je w naszą kolumnę aktywów. Jednak nie było to proste. Używając prostego przykładu, jeśli zarabiacie 3000 zł, a wydajecie 4000, to musicie zapłacić za te 4000, używając pozostałych 70% z tych 3000 zł. Czyli Betty w uproszczeniu musiała zapłacić za 4000 zł wydatków, używając 2100 zł. Betty niemal zeszła na zawał. Myślała, że nam odbiło. Nie możecie tak zrobić. Najpierw musicie za wszystko zapłacić, powiedziała. Prawie rzuciła swoją pracę. Betty była świetną księgową, ale miała tok myślenia biednej osoby.
najpierw płaciła wszystkim innym, a potem dopiero sobie. Jako, że z jej wydatków rzadko zostawało cokolwiek, nie płaciła sobie nic. Betty więc walczyła i kłóciła się. Jej całe doświadczenie mówiło, żeby najpierw płacić innym, a potem dopiero sobie. Myśl, że mogła nie zapłacić wszystkich koniecznych wydatków w pewnym miesiącu, powodowała, że kręciło jej się w głowie. Po pewnym czasie w końcu udało nam się ją przekonać, że robiła nam przysługę. Pomagała nam rozwiązać bardzo duży problem. Tego, że nie mieliśmy wystarczająco dużo pieniędzy. A jak już wiecie, rozwiązywanie problemów czyni nas mądrzejszymi. To, co w końcu ją przekonało, żeby zgodzić się na nasz plan budżetowy, było zrozumienie, że ostatecznie tworzyła dodatkowy przychód poprzez zwiększenie wydatków. Za każdą zarobioną przez nas złotówkę odkładała 30 groszy na oszczędności i inwestycje. Wiedziała, że oszczędności i inwestycje były kluczowymi wydatkami do stworzenia nadwyżki budżetowej. Oczywiście, że jako, że na nasze podatki, kredyty, jedzenie i picie, ubrania czy ubezpieczenie szło tylko 70% naszego przychodu, nie byliśmy w stanie za wszystko zapłacić przez bardzo długi czas, w każdym miesiącu nam czegoś brakowało. Płaciliśmy sobie, ale nie byliśmy w stanie zapłacić innym. Były miesiące, w których nasz deficyt wyniósł nawet kilkanaście tysięcy złotych, lecz nie wykorzystaliśmy swoich odłożonych i zainwestowanych pieniędzy, żeby go zapłacić. Betty siadała z nami każdego miesiąca i mówiła nam, jak duży jest nasz deficyt. Po głębokim wdechu, ja i Kim mówiliśmy wtedy: czas wrócić do pierwszego finansowego IQ. Innymi słowy, skupiliśmy się na szukaniu jakiegokolwiek sposobu, żeby dorobić te brakujące pieniądze. Kim, posiadając wyższą edukację w marketingu, oferowała konsultacje i porady marketingowe firmom wszelakiej maści, a także sprzedawała swoje własne ubrania i pracowała jako modelka. Ja natomiast uczyłem ludzi, jak inwestować bądź dokonywać sprzedaży oraz dawałem lekcje marketingu. Przez parę miesięcy trenowałem drużyny sprzedawców w lokalnej firmie zajmującej się nieruchomościami. Do tego pomagałem też pewnej rodzinie się przeprowadzić, a dla innej rodziny zajęłam się organizacją oczyszczania gruntu. Innymi słowy, robiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby zarobić dodatkowe pieniądze. Jakimś cudem zawsze się udawało, jakimś cudem Betty została z nami ten cały czas, pomimo faktu, że martwiła się ona naszą sytuacją finansową bardziej niż my sami. Pomimo tego, że pomagała nam ten cały czas, Betty nie chciała pomóc sobie. Niedawno przeszła na emeryturę i zamieszkała ze swoją córką, z którą dzieli wydatki. I niestety, ale nie mają nadwyżki budżetowej. Zadaniem dźwigni jest użycie tej samej, bądź mniejszej, siły, aby podnieść coś cięższego. W ten sam sposób zaaplikowanie metody dźwigni do swojej strategii finansowej oznacza, że staramy się zrobić więcej, używając mniejszej kwoty pieniędzy. Osoba, która odkłada wszystkie swoje zarobki do banku, nie jest w stanie skorzystać z metody dźwigni, bo jej pieniądze sobie po prostu leżą sobie na koncie. Natomiast jeśli kupilibyście nieruchomość, za którą bank kazałby Wam zapłacić 20% ceny odgórnie, to bank pokryłby 4 zł za każdą Waszą złotówkę. To jest właśnie esencja metody dźwigni. Wielu doradców finansowych powie Wam, że używanie metody dźwigni jest ryzykowne. Kiyosaki twierdzi, że tak absolutnie nie jest. Jest ona ryzykowna tylko jeśli inwestujecie w aktywa, nad którymi nie macie kontroli. Słowem klucz jest tutaj kontrola. Jeśli jakaś osoba posiada tą kontrolę, może zastosować metodę dźwigni z bardzo niewielkim ryzykiem. Powodem, dla którego większość doradców twierdzi, że jest to coś ryzykownego, jest to, że nie oferują Wam inwestycji, nad którymi możecie mieć wysoki poziom kontroli. Jako, że większość doradców finansowych wrzuca ludzi w inwestycje, których nie mogą kontrolować, nie powinni w takich sytuacjach stosować metody dźwigni. Zrobienie tego byłoby jak kupienie auta bez kierownicy, a potem wciśnięcie gazu do dechy. Głównym problemem aktywów papierowych, oszczędności, akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych i funduszy indeksowych jest brak kontroli. I z tego powodu używanie metody dźwigni w tej sytuacji jest nie najlepszym pomysłem. Banki dobrze o tym wiedzą i z tego powodu bardzo trudno jest dostać pożyczkę, którą zainwestowalibyście w giełdę. Zastanawiacie się pewnie więc, o jakiej kontroli mówi tu Kiyosaki. Chodzi mu głównie o kontrolę nad czterema polami. Przychody, wydatki, aktywa i pasywa. Jeśli macie swoją własną firmę, najprawdopodobniej kontrolujecie wszystkie cztery z nich.
Poprzez promowanie swoich usług bądź produktów możecie sprzedawać więcej i oczywiście zarabiać więcej. Poprzez automatyzację możecie ograniczyć koszty pracy. Poprzez negocjowanie niższych oprocentowań możecie zmniejszyć oprocentowanie na swoich pożyczkach i tym podobne. W metodzie dźwigni nie tylko chodzi o pieniądze. Możecie użyć też innych ciężarków, aby wykorzystać te dźwignie na swoją korzyść. Jednym z nich mogą być produkty. Na przykład, jeśli jesteście lekarzem, używanie metody dźwigni jest trudne, ponieważ pacjenci przychodzą do Was tylko na wizyty. Ale jeśli odkrylibyście jakiś nowy lek, to Wasza wiedza medyczna mogłaby obrócić się w produkt, do którego zastosowanie metody dźwigni byłoby znacznie prostsze. Innym takim ciężarkiem jest wiedza innych osób. W końcu, jeśli nie jesteście najlepsi w obróbce filmików, to dlaczego mielibyście spędzić na tym 20 godzin, jeśli możecie zatrudnić kogoś, kto zrobi to w godzinę? Kolejnym przykładem może być czas innych ludzi. Jeśli operujecie biznesem, macie pewnie tonę zbędnych bądź nieważnych zadań, które mimo to należy wykonać. Możecie zoutsourcować te zadania do innych. W ten sposób ten czas stanie się kolejnym ciężarkiem na Waszej dźwigni, działającym na Waszą korzyść. Ludzie sukcesu robią to bardzo często bez używania czasu innych osób. Osiągnięcie tego sukcesu byłoby niemal niemożliwe. Wyobraźcie sobie, gdyby Jeff Bezos zawsze gotował swój obiad, sprzątał swoje mieszkanie czy mył swoje naczynia. Ostatnim przykładem jest networking. Znacie właściwych ludzi lub chociażby dostęp do nich może być niezastąpionym czynnikiem w odniesieniu sukcesu w danej dziedzinie. Na przykład, powiedzmy, że chcecie stworzyć kanał na YouTubie. Rozmawiacie o tym z kolegą, który osobiście zna jakiegoś relatywnie popularnego YouTubera i umawia Wam spotkanie z nim, żeby poradzić się o to, jak zacząć. Jest to chyba najprostszy przykład tego, jak używać networkingu na swoją korzyść. Gdybyście byli na wojnie, informacje mogłyby oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. W świecie biznesu tworzą one różnicę między bogatymi a biednymi. Z niewielką sumą pieniędzy, dawka informacji oraz zastosowaniem tego, co tu nazwałam metodą dźwigni, na której gigantycznym ciężarem była technologia, wielu młodych ludzi stało się miliarderami. Twórcy Facebooka, Instagrama i YouTube'a to udowodnili. Dostęp do informacji może pomóc Wam w niesamowitym stopniu i w takim samym stopniu ich brak może stanowić ogromną przeszkodę. Niedoinformowani ludzie to biedni ludzie. Wielu ludzi, którzy nie są w stanie odnieść sukcesu, cierpią z tego powodu, że nie są zaadaptowani do życia w erze informacji. Ich mentalność nie opuściła XIX wieku. Nadal myślą, że bez dobrej edukacji nie da się dostać dobrej pracy. Żyjemy w świecie, w którym za darmo można uzyskać dostęp do niezliczonej ilości informacji, co jest niesamowicie przydatną rzeczą. Niestety, delikatną przeszkodą jest to, że możemy za darmo uzyskać dostęp do niezliczonej ilości informacji. Ilość dostępnych nam informacji podwaja się co 18 miesięcy. To, czego nauczyliście się dziś, może być niemal archaiczne za jedynie 18 miesięcy. Dlatego właśnie musicie bez przerwy uczyć się nowych rzeczy i aktualizować już posiadaną przez siebie wiedzę. Używanie przestarzałej wiedzy jest jak jedzenie przeterminowanego jedzenia. Większość z nas sprawdza datę ważności na jogurcie przed zjedzeniem go. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ale rzadko sprawdzamy, czy informacje w naszych mózgach się czasami też nie przeterminowały. Kiyosaki twierdzi, że to właśnie dlatego tyle osób jest finansowo chorych w dzisiejszych czasach. Autor nie podał żadnych sposobów na zwiększenie swojego finansowego IQ. Dla mnie ten rozdział wydawał się być niczym więcej niż zlepkiem losowych historyjek, splecionych razem, żeby utworzyć dodatkowy rozdział. Koniec końców, cała książka była dosyć przydatna, ale jak zazwyczaj, Kiyosaki powtarza niektóre informacje w kółko, co bywa dość irytujące. Dlatego właśnie starałam się nie powtarzać informacji z jego innych książek, które streściłam już wcześniej na tym kanale. Jeśli chcecie zobaczyć to streszczenie, obejrzyjcie filmiki, które wyświetlają się Wam teraz na ekranie. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.